Szanowni Państwo, świętej pamięci ksiądz Józef Tischner ukradł mi już jakieś 15 minut, chociaż nie żyje, ale to nic. Każdy z nas, każdą komórką pewnie pragnie kawy, bo już czas na kawę, w związku z tym mój referat będzie w miarę krótki. Proszę Państwa, w ramach naszego grantu Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku znalazł się tom poświęcony osobie i dziełu Feliksa Konecznego, wybitnego polskiego historyka i filozofa, człowieka, który przez ojca Krąbca został kiedyś nazwany polskim Arystotelesem. Dlaczego? Dlatego, że posiada on ogromny wkład w wyjaśnienie podstaw życia społecznego, prawideł, przemian i różnego rodzaju zdarzeń historycznych. To określenie, które leży, padło z ust Krąbca w stosunku do Konecznego, ono nie jest bezpodstawne. Ja przyznam się Państwu szczerze, że już około 30 lat staram się zgłębiać naukę Feliksa Konecznego i cały czas odkrywam ogromne pokłady i wielką prawdę. Jaki jest problem, który chciałbym poruszyć w swoim wystąpieniu? To jest właśnie problem roli cywilizacji łacińskiej w rozwoju osoby ludzkiej. Na samym początku wyjaśnijmy sobie, co należy rozumieć przez rozwój ludzki, osobowy, bo to jest jakby sprawa fundamentalna. No, jako ludzie wiemy, że się rozwijamy, prawda? Niektórzy już mają ponad 100 kg, prawda? Rozwój cielesny w sensie właściwym to ważna rzecz, ale wiemy, że chodzi tutaj o rozwój istotnie ludzki. Ten rozwój istotnie ludzki, jak wiemy z perspektywy antropologii realistycznej, on się dokonuje przede wszystkim poprzez rozwój ludzkiego intelektu, a ten rozwój ludzkiego intelektu dokonuje się poprzez poznanie prawdy. Dobrem intelektu jest prawda, ona czyni rozum ludzki autentycznym, prawym, normalnym. Bez prawdy rozum ludzki w istocie rzeczy, intelekt ludzki, no, nie jest sobą, ale nie tylko prawda jest dobrem i jakby przyczyną rozwoju, środkiem rozwoju osoby ludzkiej. Takim dobrem jest także to, co nazywamy w języku etyki bonum honestum, dobrem godziwym. Człowiek rozwija się, ludzka wola rozwija się zasadniczo również poprzez dobro godziwe. W ogóle dobro wyłania w woli, jak wiemy, miłość. Miłość aktualizuje ludzkie potencjalności, staje się zaczynem do ludzkiej twórczości. Także piękno jest tym czynnikiem, który ostatecznie spaja i dynamizuje całą ludzką twórczość, ale ostatecznie wiemy, że cały ten rozwój ludzki, jej osoby jest możliwy. Dlaczego? Dlatego, że jest na dnie ludzkiego serca pewne pragnienie dobra nieskończonego, mówiąc krótko, pragnienie Pana Boga. W związku z tym cały rozwój człowieka w sensie filozoficznym, nie tylko teologicznym i religijnym, jest to pewnego rodzaju droga do Pana Boga lub też droga przeciwna związkowi człowieka z Panem Bogiem. I teraz dlaczego o tym wszystkim mówimy na samym początku? Dlatego, że cywilizacje, i to wykazywał Felix Koneczny, pełnią ogromną rolę w aktualizacji ludzkich potencjalności. Są cywilizacje, w których nie może funkcjonować nauka. Są cywilizacje, w których ludzka moralność jest mocno zideologizowana, chociażby sakralnym prawem. Są cywilizacje, w których ludzka twórczość, droga do piękna jest mocno ograniczana poprzez nie tylko państwo, tradycje rodowe, ale i także często poprzez sakralne prawo. Są też cywilizacje, w których na wiele różnych sposobów lansuje się w kulturze, w sercu ludzkim, w przestrzeni życia publicznego różne postacie laicyzmu, a nawet ateizmu, co ostatecznie doprowadza do tego, że człowiek nie może
spełnić się, rozwinąć się. Spośród cywilizacji istniejących, i to wykazywał Konieczny, tylko jedna cywilizacja wydaje się być tą cywilizacją, która pozwala człowiekowi w pełni się rozwinąć. To nie jest cywilizacja bez wad. To jest cywilizację tworzą ludzie. Czym jest cywilizacja? Powiedzmy to krótko za Konecznym. Jest to metoda ustroju życia zbiorowego. Jest to pewna kultura społeczna, która funkcjonuje nie tylko w wymiarze obyczajowości, architektury, różnego rodzaju struktur występujących w przestrzeni życia społecznego, ale ona występuje w postaci pewnego ładu. Konieczny nazwał cywilizację metodą ustroju życia zbiorowego. I teraz co jest jakby ciekawe? Otóż okazuje się, że cywilizacja łacińska ma swoją specyfikę głównie z tego powodu, że jako jedyna spośród znanych nam cywilizacji, to wykazywał Konieczny, autentycznie widzi w człowieku osobę, czyli taki podmiot, który ma rozum, wolną wolę, możliwość do stanowienia decyzji. W innych cywilizacjach, to wykazywał Konieczny, jest zespół czynników, zespół instytucji, które w praktyce odczłowieczają człowieka, a to się dokonuje przede wszystkim przez to, że się zabiera od człowieka decyzję. Chociażby z faktu urodzenia się w jakiejś kaście. Prawda? W cywilizacji hinduskiej, orientalnej bardzo wielu ludzi nie ma prawa do tego, aby podjąć życie publiczne, politykę, by zająć się różnego rodzaju zawodami z tego tytułu, że się urodziło w kaście określonej. Są cywilizacje, w której fakt urodzenia się kobietą jest już jakby bezpośrednio związany z odebraniem kobiecie pewnych decyzji. Więc to, co jest charakterystyczne dla cywilizacji łacińskiej, to jest to, że widzi ona w człowieku osobę, czyli podmiot zdolny do decyzji. I jest w tej cywilizacji to, czego nie ma w innych cywilizacjach, mianowicie przekonanie o tym, że człowiek normalny, wykształcony w miarę, może rozpoznać prawdziwe dobro, może to prawdziwe dobro ukochać, może de facto w swoim życiu wybrać i jakoś w swoim działaniu ludzkim spełnić. Nie trzeba decyzji od człowieka zabierać. I to jest jakby proprium cywilizacji łacińskiej. Skąd się ta cywilizacja wzięła? Konieczny wykazywał, że jest to dzieło wychowawczej działalności Kościoła katolickiego. Kościół katolicki, niosąc Ewangelię, przynosił do ludów, społeczności to określone rozumienie człowieka. Nie tylko to przynosił Kościół, przynosił również drugi filar cywilizacji łacińskiej, jakim jest nauka. Czyli ten racjonalny, wolny sposób poznania rzeczywistości, który może obejmować wszystko. Sposób poznania rzeczywistości, który nie zawęża się do materii, nie zawęża się do spraw ludzkich, może on obejmować wszystko. W cywilizacji łacińskiej mamy uniwersytety, to są najpiękniejsze miejsca obok katedr, w których dochodzi się do prawdy, poznaje się prawdę i na bazie prawdy tworzy kulturę. Rozstrzyga na przykład o sprawach politycznych, rozstrzyga o tym, czy na przykład zwierzęta mają prawa, czy też ich nie mają. No, zwierzęta nie mają żadnych praw i nigdy nie będą miały, bo nie są osobami, nie mają godności. W związku z tym cała na przykład mowa dzisiaj o prawach zwierząt jest jakimś wielkim, totalnym nieporozumieniem. Nikt nie pyta oczywiście profesorów na ten temat, politycy się na ten temat bardzo często wypowiadają i dziennikarze, ale zostawmy ten wątek. Co jest jakby charakterystyczne dla cywilizacji łacińskiej? W ostatecznym rozrachunku określona struktura życia społecznego, w której odnajdziemy zdaniem Koniecznego cztery istotne elementy, bez których trudno mówić o autentycznym rozwoju osoby ludzkiej. Jakie są te cztery zasadnicze elementy charakterystyczne tylko dla cywilizacji łacińskiej? Pierwszym tym elementem charakterystycznym dla cywilizacji łacińskiej, właściwie ona tam istnieje, gdzie ten element realnie funkcjonuje,
jest oparcie rodziny na monogamicznym, nierozerwalnym związku kobiety i mężczyzny. To jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że ten związek trwały, nierozerwalny kobiety i mężczyzny stanowiący podstawy rodziny daje faktyczne szanse na wychowanie człowieka, na zrodzenie człowieka nie tylko biologiczne, ale i duchowe. Tak? Człowiek się rodzi do dojrzałości bardzo długo. Widzimy to, że ten proces dojrzewania człowieka trwa bardzo długo. Mimo tego, że skończyłem 50 lat cały czas, moja mama pyta, czy tam dbam o swoje zdrowie, czy wziąłem leki na nadciśnienie i tak dalej, więc mama ciągle uważa, że jeszcze jestem niedojrzały. Ale to jest ważna rzecz, właśnie dostrzec rodzinę i jej fundament. Tylko w cywilizacji łacińskiej funkcjonuje monogamia dożywotnia, nierozerwalna. Odrzucenie tego elementu jest jednoznaczne z jakby utrąceniem jednego z fundamentów życia społecznego i utrąceniem ostatecznie podstaw do rozwoju. Dlaczego? Dlatego, że znika wtedy, mówi Koneczny wyraźnie, realna równość kobiety i mężczyzny w życiu społecznym, majątkowa. Znika także prędzej czy później instytucja dojrzałości za życia rodziców. Znika również później po rozbiciu rodziny także de facto własność prywatna, bo prędzej czy później te elementy zostają jakby bardzo mocno ograniczone. Drugi element bardzo ważny, charakterystyczny dla cywilizacji łacińskiej, mający fundamentalne znaczenie dla rozwoju osoby ludzkiej, to jest pewnego rodzaju kultura pracy. Pewien nakaz pracy, który płynie z Ewangelii, drugi list świętego Pawła do Tesaloniczan, on mówi tak, jeśli nie chcecie pracować, również nie jedzcie. Każdy z ludzi ma na mocy swojego człowieczeństwa obowiązek moralny, prawny pracy, zdobywania środków do życia. Innymi słowy, ma, jakby to powiedzieć, tamę dla tego, aby czynić z siebie pasożyta, prawda, dla życia społecznego. Oczywiście w życiu społecznym zawsze będą osoby, które nie mogą pracować z różnych przyczyn, należy im się tutaj pomóc, ale jeśli jesteś człowiekiem zdrowym, normalnym, masz obowiązek zdobywać dla siebie chleb na wiele różnych sposobów. To jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że bez funkcjonowania tego postulatu moralnego w kulturze pojawia się prędzej czy później instytucja niewolnictwa, która wytwarza grupę ludzi zajmujących się tylko pracą. Cywilizacja łacińska jest jedyną cywilizacją, która nie potrzebuje niewolników. We wszystkich innych cywilizacjach mamy niewolnictwo, w związku z tym ten rozwój osobowy człowieka w stanie niewoli jest, jakby to powiedzieć, bardzo mocno utrudniony. I wreszcie trzeci element bardzo ważny dla życia społecznego to jest zniesienie msty rodowej. Cywilizacja łacińska to jest taka jedyna cywilizacja pod wpływem kultury greckiej, ale także rzymskiej, która domaga się likwidacji zemsty prywatnej, pomsty prywatnej. W każdym z nas rodzi się na skutek doświadczenia zła wola odwetu, rewanżu, prawda? I bardzo często przeceniamy zło, demonizujemy zło, które wyrządził nam bliźni. Powiedzmy, ktoś porysuje nam samochód, to ja z bratem przyjdę, spalę mu, prawda, dom, prawda? Niech wie, że się ze mną nie zadziera. No więc jeśli tam, gdzie funkcjonuje zemsta, pomsta prywatna, tam nie ma absolutnie ładu społecznego. Proszę zwrócić uwagę, jaki dramat przeżywa Afryka. Wiele rejonów Azji, tam, gdzie jest jakby obecna kultura również cywilizacji arabskiej, gdzie życie rodowe nie wyzbyło się pomsty rodowej, ciągle pojawia się ten konflikt Tutsi, Hutu, prawda, który w setki tysięcy nieszczęść w postaci morderstw, różnego rodzaju pogromów ma miejsce. I wreszcie czwarty ważny element cywilizacji łacińskiej, gwarantujący autentyczny rozwój osoby ludzkiej, to jest autonomia życia religijnego, duchowego w stosunku do państwa. Kościół w cywilizacji łacińskiej nie jest częścią państwa. Państwo nie zbawia ludzi.
cywilizacji łacińskiej od samego początku, od Galezjusza, od Leona Wielkiego, od wielkich, wielkich myślicieli, filozofów, jest przekonanie, że nie można uczynić z religii narzędzia polityki. Nie można polityki sakralizować. Dlaczego? Dlatego, że to jest wielkie zło dla samego człowieka i również pewna obraza Pana Boga, bo się go używa do swoich prywatnych, bardzo często podłych zadań. W związku z tym w cywilizacji łacińskiej jest autonomia życia duchowego człowieka religijnego, za które człowiek sam ostatecznie odpowiada, jest jakby prowadzony do tutaj celu swojego życia za pomocą Kościoła, który ma środki pozwalające człowiekowi osiągnąć ten cel. To ma swoje piękne uzasadnienie u świętego Tomasza w De Regimine Principium. Kiedy Państwo sięgną, to na pewno znamy ten fragment. Mówi o tym, że Tomasz, że Pan Bóg jest celem transcendentnym w stosunku do całego świata, w związku z tym wszystkie środki naturalne nie pozwalają człowiekowi osiągnąć skutecznie Pana Boga. Potrzeba środków nadprzyrodzonych, a te nadprzyrodzone środki pochodzą od Kościoła, od Pana Boga samego. W związku z tym Kościół jest jakby powołany do zbawienia, ale to oznacza również, że Kościół z racji znajomości ostatecznego celu ludzkiego życia ma święty obowiązek podejmować krytykę wszelkich działań ludzkich, indywidualnych, rodzinnych, politycznych, które stanowią przeszkodę w osiągnięciu ostatecznego celu ludzkiego życia. Koneczny pokazywał, że tylko cywilizacja łacińska, chociaż jest niedoskonała z racji wad ludzkich, jest, jakby to powiedzieć, tą niszą kulturową, w której może w pełni rozwijać się ludzki duch, ludzka osoba. Dzisiaj trzeba te wszystkie rzeczy sobie przypominać na wiele różnych sposobów, również od strony filozoficznej. Dlaczego? Dlatego, że obserwujemy w kulturze europejskiej, także na polu filozofii, pewnego rodzaju zapomnienie czy też lekceważenie tożsamości cywilizacji łacińskiej. Efektem tego jest bardzo często podważanie jej tożsamości. Prawda? Dzisiaj jest bez wątpienia ogromny kryzys tego wszystkiego, co nazywamy światem Zachodu. Takim doskonałym wyrazem tego kryzysu jest chociażby fakt, że ludzie Zachodu mordują swoje dzieci. Prawda? Na całym świecie wiemy, że około 40 milionów aborcji rok w rok się dokonuje. Dokonuje się również eutanazja. Czyli to, co jest ostatecznie w cywilizacji łacińskiej niezmiernie ważne, mianowicie osoba ludzka, jest na wiele różnych sposobów poniżana, degradowana, nie mówiąc tutaj już o zniewalaniu, prawda, ludzi, które się dokonuje na skutek różnych tutaj czynników. Jakie niejako tutaj Koneczny daje nam wskazania, pewnego rodzaju rady co do trwania i rozwoju cywilizacji, a co za tym idzie łacińskiej, a co za tym idzie także co do, jakby to powiedzieć, umocnienia tej niszy osobowego rozwoju człowieka. Koneczny pokazuje, że cywilizacja nasza, cywilizacja łacińska, wszyscy, którzy miłują cywilizację łacińską, powinni respektować, liczyć się z pewnymi prawami dziejowymi. Pierwsze prawo dziejowe mówi o tym, że nie ma trwałych syntez między cywilizacjami. Tam, gdzie próbuje się syntetyzować różne cywilizacje, tam prędzej czy później będzie wojna, kryzys, będzie różnego rodzaju konflikt. Trzeba również pamiętać o tym, że cywilizacja łacińska, jak każda cywilizacja, ulega drugiemu prawu dziejowemu. To drugie prawo dziejowe mówi o tym, że leży przed cywilizacją łacińską obowiązek walki o swoje. Ta walka, wojna jest prowadzona zdaniem Konecznego zawsze i ona obejmuje walkę przede wszystkim intelektualną, moralną i materialną. Nie tylko wojnę w postaci
przemocy fizycznej. Trzecie prawo dziejowe mówi o tym, żeby w trwaniu i rozwoju cywilizacji łacińskiej szanować jej integralność, proporcjonalność i tym samym zachować prawo dziejowe, które Koneczny nazywa prawem współmierności. Cywilizacje upadają, mówi Koneczny, świat Zachodu może upaść, kiedy straci współmierność, mówiąc krótko, kiedy nie będzie się rozwijał integralnie. I wreszcie czwarte prawo dziejowe mówi o tym, że w przypadku trwałego konfliktu cywilizacyjnego zazwyczaj zwycięża cywilizacja niższa. Dlaczego? Dlatego, że łatwiej jest człowieka doprowadzić do stanu dewastacji moralnej, intelektualnej. Łatwiej jest bibliotekę spalić, niż ją napisać. Łatwiej jest zrobić z człowieka NKWD-stę niż profesora prawa czy profesora medycyny. Jaka jest, tutaj rozumiem, że jeszcze mam dwie minutki, jaka jest ostatecznie zdaniem Konecznego ta źródło wewnętrznej siły cywilizacji łacińskiej, które ostatecznie przekłada się na tę możność rozwoju osoby ludzkiej. Kiedy, proszę Państwa, sięgniemy do dzieła Konecznego, ono dzisiaj może nie jest tak bardzo czytane, Rozwój moralności, tam w ostatniej części tej pracy, bardzo ciekawej, jest zagadnienie omówione kultury czynu. Koneczny pokazuje, że świat zachodni, świat cywilizacji łacińskiej potrzebuje ludzi, w których jest dobrze ugruntowana kultura czynu. To sformułowanie dla nas jest troszeczkę enigmatyczne. Gdybyśmy się wczytali, to okaże się, że Koneczny tam, właściwie nie mając dobrego wykształcenia filozoficznego, sam odkrywa potrzebę w ogóle cnoty jako pewnego rodzaju zasady, dzięki której człowiek staje się dobry i z dobre stają się działania ludzkie. Pamiętajmy o tym, że Koneczny był historykiem, nie studiował Arystotelesa, etyki nikomachejskiej, świętego Tomasza z Akwinu, w związku z tym pewne rzeczy może mu były troszeczkę znane z kursów różnego rodzaju, kursów filozofii, ale do końca nie zdawał sobie jakby sprawy, z, jakby powiedzieć, ważności cnoty. Siłą cywilizacji łacińskiej, innymi słowy, są ludzie cnotliwi. A co jest jakby w ostatecznym rozrachunku najważniejsze dla ludzi tworzących cywilizację łacińską? Tutaj możemy dopełnić to sformułowanie. Ono nie jest obecne u Konecznego. Ostatecznie jest ważny pietyzm. Pietyzm, czyli ta najważniejsza z cnót społecznych, polegająca na tym, że przeżywa się samemu ten wielki dar istnienia i z racji właśnie doświadczenia tego wielkiego daru istnienia czuje się synowską wdzięczność i posłuszeństwo w stosunku do rodziców, ale nie tylko do rodziców, bo przecież nasze istnienie jest także efektem kultury, którą przyniosła nam ojczyzna, więc czujemy również wdzięczność za dar istnienia w stosunku do ojczyzny, ale i także czujemy ten dar istnienia i wdzięczność i posłuszeństwo w stosunku do samego Pana Boga. W związku z tym w cywilizacji łacińskiej tak naprawdę potrzebujemy ciągle ludzi cnotliwych, ludzi z kulturą czynu, ludzi, w których jest dobrze ugruntowany pietyzm, a jeśli to ma miejsce, jest szansa na trwanie i rozwój tej cywilizacji. Na sam koniec pozwólcie Państwo pewien fragment jego dzieła Konecznego, który pokazuje właśnie drogę rozwoju, także ocalenia cywilizacji łacińskiej. Pisał tak,
To pochodzi z pracy Napór Orientu na Zachód, która ukazała się w latach, pod koniec lat 30. w Lublinie. Kto ocali u nas cywilizację łacińską? Jedną tylko znam siłę do tego zdolną i powołaną – Kościół. Tu w Europie w ogóle jest to jego cywilizacja, jego córa. Bronić mu przeto wypada swej własności, swego żywiołu. Ale powodzenie zależy od tego, czy miłośnicy tej cywilizacji zrozumieją, że nie obronią jej, jeśli nie staną razem w szeregach Kościoła. W tej walce trzeba być koniecznie katolikiem, inaczej wszelka walka będzie próżna. Można by tedy nawet wyrazić się, że wystarczy walczyć o katolickość Polski, a gdy obronimy Kościół, cywilizacja łacińska będzie nam przydana, ocalona. Dziękuję bardzo za uwagę.